the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Mage Seeker. W takim razie, jak zapowiedziałem na koniec poprzedniego, pogadajmy sobie z Jobs. Hej, kajdaniarzu! Masz szczęście, że jestem w pobliżu? A to dlaczego? Jestem najlepsza w szkoleniu świeżaków. Przejdź do mnie, jeśli chcesz zobaczyć, jak sobie poradzą. Wróć, jak sobie radzą. Okej, no i mamy to. Słyszałam, że szukacie kogoś imieniem Kara. Podsłuchałam kiedyś rozmowy strażników. Przenieśli ją do Devinir. To mocny trop. Od razu tam wyruszę. Uważaj na siebie. W Devinir pewnie roi się od łowców magu. Szkoda, że nie mogę dać im nauczki, ale wciąż słabo się czuję po tym całym czasie spędzonym w celi. Więc odpoczywaj, Jobs. Wkrótce sprowadzę ci więcej powstańców do szkolenia. Okej. Okay. Stół wojenny. Zadania. Gdy Sylas wyrusza na misję, może zlecić wygnańcom, by w tym czasie wykonali różne zadania, za które przyznawane są nagrody. Istnieją trzy typy zadań. Zasadzka, rekrutacja i zadania osobiste. Zasadzki zapewniają Sylasowi dodatkowe zaopatrzenie. Jego ilość zależy od danej misji i prawdopodobieństwa sukcesu wygnańca, który jest niezależne od gracza. Rekrutacja daje wykonanemu wygnańcowi dodatkowych rekrutów. Ich liczba jest wskazana w opisie zadań i zadanie osobiste. Czasami wygnańcy będą mieli osobiste prośby. Jeśli Sylas pozwoli im je zrealizować, mogą wrócić z nagrodami. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy Devinir jako główne, siedzibę kolejną i rekrutację. Grupa więźniów uciekła z pobliskiej fortecy łowców magów. Magowie próbowali dostać się do naszego obozu, ale zgubili się w lesie. Jeśli ich nie znajdziemy, zrobią to łowcy magów. Okej, okay, dobra, no to wyślijmy może ją, bo... ją, czy tam jego, bo akurat to by... chciałem zgarnąć sobie jakiegoś nowego tutaj. Chociaż... o kurde, wiatr i ten? Ajajaj, dobra. To w takim razie wyślijmy tutaj może... jego, a tutaj poproszę o ogień i wiatr. Bo skoro mamy tutaj wiatr, no to... znaczy wiatr i ten, i naturę, to warto mieć właśnie Oberon, czy tam Oberona, żeby mieć tego... mieć buffa do strzałów wiatrowych. Sylas, nasi zwiadowcy znaleźli kolejne tajne laboratorium czarotwórstwa. Czuję, że tu chodzi o coś więcej niż kopiowanie czarów. Musisz tylko ustalić o co. Let's go. To jest pewnie taka krótka odprawa do tego. Okej, okay, teraz tu się nie pomylić. Bo tak, Nia to jest dociągnięcie i ciężki atak i ciężki lekki, a Oberon to jest dociągnięcie i lekki plus ciężki. Okej, okay, poznaj plany łowców magów. Spoko. Trudne to raczej nie będzie. Dobra, nie widzę więcej takich dzbanów, więc lecimy dalej. Czekaj. No ej! Wystarczy. Tak, podleczę się podleczką tak na wszelki wypadek. Jeszcze więcej zasobów, poproszę. 50 tym razem, okej. Okay.
I dobra, to jest kolejne zadanie tego typu, że mamy to zaklęcie niestabilne. Zobaczmy. Potężna siła. Obrażenia w zwarciu są zwiększone przez ograniczony czas. Efekt jest odświeżany po zabiciu kolejnego wroga, albo zaklęcia skupione nad wrogu zają więcej obrażeń magicznych. Poproszę o to i damy sobie to tutaj. Podleczeni zostaliśmy. Znaczy podleczeni. W sumie to bardziej odnowiłem sobie potki niż się podleczyłem, bo podleczyłem się potaczką. No ej! Kurde, mogę jeszcze zgarnąć od niego najpierw ten czar. No ale okej. Na razie mamy co mamy. Ej, nie tak! Tu. Niego, tu. No i sam lud. A nie, wróć jeszcze nie. No i ładnie. Szybkie szachowanko. Tak jak lubię. Potaczka tak na wszelki wypadek. Dobra, jak wygląda mapka. To jest skrzynka tylko więc. Poproszę. 90? Jap. Come on! Ludzie! Dziękować. No dobra, użyję te potki tak na wszelki wypadek. O, no kurde, akurat tak jest to leczenie. No dobra, potki się odzyskują, więc... Może być. Zobaczmy. Wir powietrzny, który przywraca manę, gdy zabije tym zaklęciem. Takie sobie. I ten strzał naturą, potężna siła, obrażenia są zwiększone. Chociaż... Dobra, niech będzie to zamiast ognia. Spoko. No i lecimy. Okej, widzę, buffik już jest aktywny po tej ikonce. O, był aktywny, bo już się skończył. O, lepsza dziewczynka, poproszę. Dobra, czekaj, tu. Dobra, dobra. Czemu tak Sylas nie może mnie w grze robić, nie? Tak szybko sobie switchować. Poprawka. Już nie może, bo kiedyś mógł. To 9 sekund dokładnie mógł używać Erki. Ale nie może. Bo teraz by to było za OP. Łotka tak na wszelki wypadek. No okej, widzę, nie było aż tak potrzebne, bo tu jest kolejne leczenie.
pokrzepienie fizyczne zostają zwiększone, albo wzmocnienie magiczne. Obrażenie magiczne zostają zwiększone. Dobra, żeby nie mieć dwóch tych samych speli, to weźmy sobie zamiast tego ten wiatr. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego takiego wazonu po drodze. To było trochę niefortunne. Dobra, i tu idziemy dalej już liniowo. Teraz pytanie, czy to się skończy tak samo jak fabularnie? Oj tak, widzę, że tak. Zaś głowa tego kolosa, czy tam giganta petrucytowego, będzie do zniszczenia. Czy to jest lód? Czy... Nie, to chyba wiatr. Tyle dobrego. Kurde, serio? O, proszę, mamy od niego! Mamy ten nowy ten. Ten nowy spell. Mi się wydaje, że to jest coś nowego. Dobra, chyba lepiej przeczekać go teraz, aż wróci do tego powietrza. Kurde! Zauważyłem tego. No i dobra, to już będzie koniec. No kurde, zaś mi to nie minęło. Serio? No i elo. Poszło gładko akurat. Tym razem oczywiście. Tylko szkoda, że za pierwszym tak nie poszło ładnie. Choć daleko wam do ideału, dobrze mi służyłyście, czary. Teraz spoczywajcie razem z waszymi twórcami. Szkoda, że nie ma jakiejś animacji na to. O proszę, mamy nowych rekrutów. Powstań, powstajemy. Chodź, pokażemy im, że Demacja należy do nas. Czas odzyskać naszą wolność, chyba tam było. Dobra, to jest dla Nii też. To był tamten gościu, a ta? O, ładnie, ładnie. Powoli levelujemy. Co on rozumie przez oznaki życia? Powinienem powiedzieć o tym Leilani. Okej. Okay. Obrażenia od ognia plus 2. Spoko. Od wiatru plus 1 tylko. No i to tyle póki co. Chyba budują jakiś automat, choć nie mam pojęcia, do czego może służyć. Jest tylko jeden cel, do którego mogą budować taką maszynę. Polowanie na magów. Jasne. Nie zdziwiłbym się, gdyby łowcy magów bawili się w bogów. Jeśli to prawda, ciekawe czy Kara wie, do czego używają odkryć Duranda. Lepiej każmy zwiadowcom przeczytać całą Demację w poszukiwaniu tych laboratoriów czarotwórstwa. Okej. Tutaj. Dobra robota. Aha, on wrócił z tej rekrutacji, dobra. Spoko, tutaj możemy do Gała zaś pogłaskać. Nic więcej, jak to wygląda w kryjówce? Ten ma dwóch, ona ma trzech, ona ma dwóch. Dobra. Nie, 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 nie chcę gadać, nie chcę gadać. Okej, okay, jak to wygląda z zasobami? 1300, no to idziemy od... Cyk, poproszę dodatkowe żyćko. Dobra. Teraz zobaczmy, czy te zaklęcia od tego kolosa się dodały na przykład u Leilani. O,
Oj, chyba niestety się nie dodały, a szkoda. Dobra, trudno. Polecimy w takim razie na kolejną misję fabularną. O, albo i nie. Rekrutacja. Dobra, mamy tutaj powietrze, ogień i to. Dobra, czyli nie potrzebuję, nie będę potrzebował no to ją bym tu mógł wysłać w sumie. Tylko kurde, no jemu albo jej by się przydało bardziej. Dobra, leć. Chociaż wiatr, ogień. Chociaż nie, wróć! Wróć, nie, nie potrzebuję wiatru tutaj. No, kurde, teraz bym się załatwił. Wiatr tam nie potrzebuję. Bo po co mam buffować wiatr, skoro nie ma typiarzy, którzy są na to wrażliwi. To tę dwójkę poproszę. No, ona się nie przyda na ogień, ale... Znaczy, jej atak się nie przyda za bardzo na tych ognistych, ale... Przyda się na innych. Lecimy dalej więc. Devinier. Zobaczymy, czy tym razem uda się nam uratować naszą... Znaczy, już naszą... Leilani mentorkę. Tą całą karę. Czy to znowu będzie jakaś podpucha? A co jeśli przybyliśmy za późno, aby ją uratować? Zamartwianie się na nic... Nic nie wróć. Zamartwianie się nic nie da. Założę się, że nigdy nie miałaś kogoś takiego jak Kara. Kto by się o ciebie troszczył? Miałem kogoś takiego, ale to bez znaczenia. Nie zdołał mnie uratować. Okej. Okay. Ej, ty, właśnie, a propos, jak jest kapliczka... sobie dorzucę tutaj trzecie zaklęcie. Tylko właśnie, skoro jest wiatr, to weźmy sobie to zaklęcie i to raczej będzie głównie przeze mnie wykorzystywane. To i to. Chociaż dobra, na zwykłych frajerów mogę też ognia użyć. Idź pierwszy, upewnij się, że nikt nas nie śledzi. Brzmi dobrze. Jak już będą martwi, chodź za mną. Wytrzymaj, Kara, już prawie jesteśmy. Dobra. Siema. No i cyk, kopniaczek prosto w pyski, elo. Nie ma frajera. Nie powiem, że łokieć pięta, no bo z pięty to mu raczej Sylas nie wyskoczył, tylko właśnie z kolanka. A nie mam do kolanka jakiegoś dobrego rymu. Patrzcie, miało takich typów tu nie być, nie? No, nie powiem, czy są miłość, ale zawieść. Dobra, kolejna walka. Jesus. Wykonaj chwyt i obrót 100 razy. No dobra, no to nie jest nic specjalnie trudnego. Okej. Okay. Tutaj, kolejny do zniszczenia. Ustawo. Idziemy.
Drogi pamiętniku, zagrożenie ze strony magów jest znacznie poważniejsze niż moi bracia są w stanie sobie wyobrazić. Czyżby żaden z nich nie czytał traktatów i historii o wojnach runicznych? W trakcie tego konfliktu niekontrolowana magia omalże zniszczyła świat. Następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. Uważam, że magów trzeba zlikwidować na dobre, dla dobra wszystkich. Nie wystarczy zamknąć ich za kratami. Ale moje poglądy są uważane za skrajne, nawet przez innych łowców. Łowców, nowicjusz łowców magów, Aldrich Love. Niezła robota. Tymi schodami możemy zejść do więzienia. Okej, mamy healowanko. To istny obłęd. Co takiego Eldred próbuje stworzyć? Super, jeszcze wybuchana jakby zginie. Zajebiście. Okej, może być. Zaś ci uciszacze. Dobra, ogólnie mam iść w prawo, ale mogę się pokręcić dookoła. Wydostaj nas stąd, zanim ona wróci! Nie jestem magiem, złapali mnie tego człowieka. Nie jestem magiem, przysięgam. Te drzwi do celi nie ustawią od tak. Wierz mi, próbowałem. Nawet jeśli uwolnimy tych bezwięźniów, nie będą bezpieczni. Większość jest za słaba, by walczyć. Walcz. Dla kogo? Dla Morna. Czy Lorna oznacza się. Okej. Okay. Gdy mama upadła na targowisku, wiedziałem, że już po mnie. Trzymała się za pierś z wyrazem agonii na twarzy. Wyglądała na przerażoną. Wszyscy patrzyli na nas, ale nie pomagali. Co mogli zrobić? Więc ja zrobiłem, co mogłem. Dotknąłem jej, rozbłysło światło i ból ustał. Łowcy magu znaleźli mnie przed zachodem słońca. Nie kryłem się, to bezcelowe. Teraz tkwię w więzieniu, gdzie eksperymentują na mnie i każą pić lodowate wywary. Każdego dnia jakaś część mnie umiera, ale umieram wiedząc, że nie jestem demonem, z jakiego mnie uważają. Moja mama żyje, nie jestem demonem, ty również. Kimkolwiek jesteś, ty, który trafiłeś do tej celi po mnie, też jesteś demacjaninem. Kurwa, szkoda typa. Chcę po raz pierwszy od dziecka zobaczyć niebo. Ja pierdolę. W jakim wieku o nich też tutaj łapią? To jest posrane. Już nawet naziści chyba nie byli tacy dla Żydów za czasów hitlerowskich Niemiec. Nie tak! Tych można uwolnić. Tych niestety już nie. A szkoda, bo z chęcią bym uwolnił wszystkich. Weź ten kloc. On potrafił to nałożyć też na niego, co mi jakoś średnio podoba, no ale... Trudno. Au! Dobra, dostałem na szczęście cutscenkę, nie dostałem damage'a. To musi być dźwignia, która otwiera cele. Zanim pociągniemy za dźwignię, to otwórzmy skrzynkę. 60 zasobów. Z
Zabierz magów w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. Ja pójdę poszukać Kary. Jasne. Powodzenia, Sylasie. Mną się nie przejmuj. I dzięki za pomoc. Okej. Mamy kolejną kapliczkę. Czyli kolejny checkpoint. O, to mi się trochę nie podoba. Dziewczynka? Uciekaj, zanim cię złapią. Droga jest wolna. Oj, coś mi się wydaje, że to jest chyba przeciwnik. Rain się nazywa. Biorąc pod uwagę, jaka aura się z niej unosi. I jaki strój na sobie ma. Zaraz. Nie, ty należysz do łowców magów. Wciąż rekrutują dzieci? Wow, co jest? Córka rolnika? Nie. Zginęłaś w wypadku. Kim jesteś? Jestem twoją pierwszą ofiarą. Zabiłeś mnie i moją rodzinę. Chciałem cię uratować, ale straciłem panowanie. Dobra, już nie będę teraz po głos podkładał. Pod nią bynajmniej. Gdybyś nie próbował mnie uratować, przeżyłabym. Nawet gdybyś spłonął jak my, twoje cierpienie byłoby wystarczające. Ale muszę się tym zadowolić. Że co? Ej, nie żeby co, że to przypomina mi trochę jak koszmar Sylasa. Ej, no sorry, mi to przypomina trochę jak akcję z Nocturnem, nie? No. Nie ma. No wcisnę u nich przecież. Kurde. Wow, co? Nie! Kurde, spadłem. Jeden strzał zmarnowany. O kurde, co ja mam takiego fuksa? Ja się przyciągam akurat tam, gdzie to jest. Dobra, zrywamy pęta. Dobra, nie, to bije po całym tym obszarze, więc nie ma sobie stać. Ej, raz, dwa, trzy. Dobrze. Pokonaj Rain w Devinie. Okej. I co teraz? Źle się czuję. Ta dziewczynka rzuciła na mnie urok. Wysnuła koszmary z mojej przeszłości. Musiała uciec, gdy wyrzucałem ją z mych wspomnień. Okej. Okay. No wiem, tam było z moich, ale... Kurde, nie wiem, co ja mam z tym mam. Zawsze widzę... Wiesz, takie staroświeckie... Znaczy, w cudzysłowie staroświeckie, no takie...
taką stare gadanie, nie? To zawsze sobie wolę, lubię sobie powiedzieć zamiast twoich to twych, nie? Tak lepiej mi to pasuje. O, proszę, pierwszy taki wróg. Czy to przemieniony więzień? What? To mieszanka człowieka i zwierzęcia. Myślałem, że mnie spotkało coś okrutnego, ale to jest istna tortura! Okay, co to robi? Ha, takie dupnięcie obszarowe. Okej. Kurde, niewiara. Że ten Elder to ma Elder to w sumie osobna kwestia. Ale Hezbeth nią ma najebane w głowie, kurwa. I to nie w tym dobrym sensie. Okej, ten one shot był szybki. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, podkę tak na wszelki. Jestem gdzie teraz, gdzie? Tutaj, ale dobra, raczej idę do sekretu, tak jak chciałem. To mi totalnie nie wyszło, niestety. No i nie wziąłem tego od niego jednak. Szkoda. A many nie mam. Fajnie, że jemu to nie... że on nie może spać w przepaść, ale ja już tak, nie? Jeszcze jedno leczenie. Dobra. No i teraz to już tędy, chyba tylko do sekretu. Mhm. Zasoby i wracamy. 110, wow, duża liczba. Serio akurat w niego. Kurde, akurat chybiłem naprawdę. Dobra, dajesz. Tędy będzie sekret. No, albo może nie tyle sekret, co tam zasoby, a tutaj kolejny rekrut. Do kogo? Do Nii, zdaje się. Jeśli dobrze poznaję po twarzy. No chyba tak. Cyk, kapliczka na szczęście. Hezbeth łączy magów z bestiami? Próbuje stworzyć maga, który walczy, ale nie myśli? Obrzydliwe! Hezbeth i Elder powinni za to zginąć! Oj, mam szczerą nadzieję, że uda nam się ich dopaść, nie? Przecież to podchodzi, kurwa, pod krzesło elektryczne. Panie Hezbeth, łowcu magów, odkrycia przedstawione w pana manuskrypcie były fascynujące. Kto by pomyślał, że magia jest tak bardzo, że ta magia tak bardzo oddziaływuje na ludzką fizjologię? Mogę sobie tylko wyobrazić, jak badani przez pana magowie postrzegają świat, jakie cuda dostrzegają, jakie
Znają tajemnice, których nasze umysły nigdy nie zgłębią. Jednak niestety muszę odmówić współpracy z pana laboratorium. Niepokoi mnie szczególnie znamienne pominięcie metodologii eksperymentów. Jak dokładnie pozyskuje pan te dane? Pana badania muszą być przeprowadzone pod nadzorem Królewskiej Rady Nadzorczej. Obchodzenie się z magami a ich badanie jest przedmiotem sporów, w które nie zamierzam się angażować. Z wyrażami szacunku, Agdenmain, Demacjańskie Towarzystwo Natural... Jak? No tak, naturalistów, dobra, dobrze mu zacząłem. Oho, pierwszy wróg chyba z piorunem. Okej, okay, nice. Okej, okay, też obszarówka. Tylko ten się jeszcze teleportować, widzę, potrafi. Okej, okay, poproszę o to. Teraz tam coś na górze? Nic. Tutaj też nic, no to idziemy dalej. Kurde, akurat mi padł tamten, no. Szkoda. Zbieram. Dobra, zdążyłem na szczęście. Okej, okay, to jest obszarówka, którą na pewno z wielką chęcią sobie przygarnę. Bo to jest naprawdę dobra rzecz. Dobra, tu idę do sekretu, więc spoko. Ładnie, jedną burzą chyba zabiłem obu. Co jest akurat spoko. Dobra, na górę, po... Kurde, ty zasobów! Dobra, teraz tutaj. Ja się aż boję zapytać, z czego są te rośliny, nie? Żegnam. I to bardzo ozięble. Kurde, szkoda, że tego nie powiedziałem, mając przy sobie tego, nie? Mając przy sobie zaklęcie lodowe, bo to było zajebiste. Dobra, pierun. No, gdzie jest? Dobra, nie udało się go tak zabić niestety, ale to akurat nie problem. Okej, okay, fajne jest też to, że ten piorun ich unieruchamia, kiedy oni tym obrywają. Co ma jak najbardziej sens, no bo w końcu dostają popysku energią elektryczną. Na mnie większa część tych wrogów jest unieruchomiona. No na pewno wrogowie ludzcy. Że jak dla mnie taki piorun, to ich powinien one-shotować, ale co ja tam wiem. Ale dobra, będę miał nowe zaklęcia do wyboru, chociaż to jest ten kniw, że mimo iż te zaklęcia ogólnie są dobre, no to niestety, ale dopóki... Dobra, do tego za chwilę przejdę. Te zaklęcia są ogólnie spoko, tylko niestety, jeśli będę miał więcej przeciwników wrażliwych na ogień, no to lepiej wziąć coś ognistego, aniżeli właśnie piorun. Chociaż to jest takie mocne 50-50, no bo piorun nie będzie bił dużych obrażeń, ale będzie ich stunował, a to już jest coś dobrego.
jakieś piórko. Ha, to może być piórko Morgany? Co to? Otrzymałem liczne doniesienia, że zamaskowana pani objawia się tym, których uzna za godnych. Wyznawcy zostawiają dla niej w świętej puszczy dary, mają nadzieję, że pani je pobłogosławi. Jeśli to naprawdę jest zamaskowana pani, nie możemy dopuścić, aby jej wiedza na temat Demacji wyszła na jaw. Hezbeth. Czy to pióro zamaskowanej pani? Niesamowite. Czuję jego magię nawet przez szkło. Jeśli pióro jest prawdziwe, jest bardzo potężną czarodziejką. Albo bardzo dużym ptakiem. Czymkolwiek to jest, nie powinienem zostawić go łowcom magów. Okej. Nowy relikt. Kajdany duszy. Kara na pewno zrobi z tego dobry użytek. Proszę! Czy będziemy mogli użyć erki od Morgany? Może ktoś w obozie powie mi, co z nim zrobić. Ej, to będzie dobre. Wisterio, zatrudniłam się tu jako położna i uzdrowicielka. Z przyjemnością donoszę, że mieszkańcy wioski powitali mnie z otwartymi ramionami. Byłam miło zaskoczona, że w wioskach na obrzeżach dalej twardo przestrzega się prawa kamienia. Okej. Dobra, mogę czegoś nie kojarzyć teraz. Gdy zacząłem udawać, że sympatyzuję z magami, wielu przyszłych rodziców obniżyło czujność i zaczęło śpiewać jak z nut. Zdradzili, że mają w rodzinie magów i boją się, że przypadłość przejdzie na ich dziecko. Niektórzy nawet przyznali mi się, że są magami. Błagali mnie o petrucytowe toniki i amulety, które sprzedaję w nadziei, że uchronią w ten sposób dziecko przed klątwą. Choć tych zbuntowanych magów trzeba wpisać do rejestru, fakt, że chcą oszczędzić dzieciom długiego cierpienia, na jakie zasługują magowie, jest godny podziwu. Nowicjuszka śledcza Ingrid. Ta uwaga, o ile się założycie, że połowa tych ludzi, jak nie wszyscy, skończyli w lochach. Bo ja się mogę założyć o wszystko, co posiadam. I wygram ten zakład. Okej, cyk, odnowienie. Oho. Okej, jest kara, tak mi się wydaje. Jap. Kto tam? To ty jesteś kara? Leilani wysłała mnie, bym cię uratował. To ja, złota dziewczyna. Wiedziałam, że mnie nie opuści. Dobra, muszę chyba się z tych starych głosów trochę przerzucić, no bynajmniej z żeńskich. Sylas, przyszedłeś schrzanić kolejną misję ratunkową? Czy to Wisteria? Lewie cię poznałem, kopę lat. Dorosłam, ale widzę, że ty jesteś tym samym zuchwałym smarkaczem. Przyszedłem uratować karę, ale ciebie też mogę zabrać, jeśli jesteś gotowa uciec. Ha! Naprawdę myślisz, że porzucę swój posterunek? Co? Dawno temu marzyłam o ucieczce, ale to były głupie marzenia dziecka. Sam mnie nauczyłeś, że magowie są zmorą Demacji. Nie zasługują na wolność. A ty? Nie zasługujesz na wolność? W przeciwieństwie do ciebie, ja panuję nad swoimi mocami. Używam ich, by chronić magów przed nimi samymi. Widzicie, kurwa, tę hipokryzję? Hipokryzja i manipulacja. To jest to, czym posługują się, kurwa, łowcy magów, nie? To jest... żart, kurwa. W takim razie naprawdę się zmieniłaś. Więzienie kary. Ha, dobra. Nie możesz mnie skrzywdzić. Jest zbyt silna. Uwolnij najpierw mnie. Zamierzam. Ej, zajumałem właśnie. Tak, 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 będę z tymi sceli, dobra. Ej, nie tak! Ej, ja nawet zahaczyć nie mogę. Ciekawe. Dobra! Ok.
Okej, Suna dostałem. Teraz? No, oczywiście, że przy dupasów sobie zgarnę. No, niestety oberwałem. Kurde, nie wycelowałem. Kurde. No akurat mi się wjebała w połowę tego, no. Dobra, pozwólcie, że ja się was pozbędę, dobra? A to bije, to bije! Okej, dobra, myślałem, że to tylko na, to naprawię, ale nie. To mnie bije prosto w pysk. Niestety. Naprawdę mocno szachuję tylko tym, żeby właśnie ją uwolnić, nie? I w ogóle się nie zajmuję tymi przeciwnikami, a to jest dość duży błąd, mam wrażenie. No ej, serio! O, czekaj tu. Dobra. Dobra, mamy to. Pokonaj Wisterię. No, nie do końca pokonaj. Tak, ja mogę to pominąć po prostu. Nie! Nie utracę znów panowania! W nogi! Znaczy stoją jak debile, nie wiedzą co zrobić. Buknęła jakąś miksturę z petrucytem pewnie. To jest naprawdę idiotyczne, że ona nie próbuje opanować tej mocy. Kara! To naprawdę ty? Zostaw uprzejmości na później. Musimy uciekać. Wisteria zaraz odzyska siłę. On ma rację. Uciekajmy, zanim nas dopadnie. Okej, Kara uratowana. Dobra. Lorn ma 3 rekrutów, Nia ma 4 i to tyle. Okej. Zobaczmy, czy teraz nasza koleżanka od wiatru też sobie ogarnęła nowego rekruta. To Kara! Hurra! Karo, gdy zostałaś pojmana, zrozumiałam, że nie można traktować obecności przyjaciół jako czegoś oczywistego. Tęskniłam za tobą. Ja też tęskniłam i jestem wdzięczna za ratunek, ale zbyt wiele rzuciliście na szale. Ryzykować powodzenie całego powstania dla jednej osoby? Gdy dołączyłam do tej walki, wiedziałam, że kładę na szali moje życie. Najważniejsze powinno być zwycięstwo, nie ja. Brzmisz teraz jak Sylas. Wiem, że rewolucja to nie bajka, Karo. Jednak myślę, że będziemy silniejsi, jeśli będziemy mogli pomagać sobie w przetrwaniu. No, jedna i druga strona ma tu trochę racji, nie?
Muszę zajrzeć do Kary. Wygląda na doświadczoną rewolucjonistkę. O, tu, a tu jest od razu, myślałem, że gdzieś tam będzie. Okej, okay, no dobra, zagadajmy w takim razie. A, Sylas, dobrze cię widzieć. Leilani mówiła, że jesteś tu całkiem nowy. Tak jest. Do niedawna oboje tkwiliśmy w więzieniach łowców magów. Moi strażnicy szeptali o twojej ucieczce. Widać prawdziwy z ciebie rewolucjonista. Ale zdaje się, że znasz misterię, która mnie pojmała. Zaciekawiło mnie to. Raczej znałem ją kiedyś. Nie widziałem jej od dzieciństwa. 15 lat temu... mydli mnie od tego napoju. Dlaczego ty nie musisz tego pić? Oni wiedzą, że jesteś silniejsza ode mnie. No, gówno wiedzą tak naprawdę. Po prostu nie... Po prostu moc Sylasa według łowców magów w jego dzieciństwie to było tylko to, że on widzi magię. Ale nie wiedzieli i też Sylas nie wiedział właśnie o tym jego, o tej jego mocy do przejmowania danych, do przejmowania umiejętności. Ta kuracja ma pomóc ci w panowaniu nad twoimi mocami, żeby one nie opanowały ciebie. Chyba nie chcesz być jak ci zbuntowani magowie, których znaleźliśmy? Nie. Rok później... A, i okej, okay. I to jest właśnie już po tej akcji. Wait, co? On od małego miał tak wielkie te kajdany? To ja się nie dziwię, że ma takie bice! Ile to musi ważyć, kurde? Myślałem, wiecie, że on tak miał, jak wiecie, takie systematycznie dokładane ten Petruce, tylko on od małego miał taki te kajdany takiej wielkości, jakie ma normalnie. Kurwa. Ja się naprawdę nie dziwię, że on ma takie bicepsy. A wracając do opowieści. Sylas, co się stało? Podobno kogoś zabiłeś. Wisteria, musisz mi pomóc. Powiedz im, że to był wypadek. Próbowałem pomóc tej dziewczynce. Oni chcieli ją zabić. Powinieneś był panować swoją mocą, Sylas. Tak nas szkolono. Fun fact, to nie była jego moc. Oni nas szkolą do zabijania ludzi. Magów takich jak my. Ja nie jestem taka jak oni. Magowi są brudni i niebezpieczni. Ja jestem łowczynią magów. I mam wrażenie, że chyba, że te dialogi, w ogóle całe to pojęcie łowców magów w Demacji, to chyba pisał ktoś, kto się bardzo dobrze znał na historii hitlerowskich Niemiec, nie? Pomodlę się o to, byś okazał skruchę. Nic mi po twoich modlitwach. Wolę umrzeć w więzieniu niż wspólnie z tobą ćwiczyć zabijanie magów. Była twoją przyjaciółką. Czy będziesz gotów ją zabić, jeśli spotkacie się w walce? Dokonała wyboru. Jeśli stanie między nami a Eldredem, zniszczę ją. Leilani obiecała, że wyjdziemy z tego razem, ale przedkładanie przyjaźni nad zwycięstwo. Ty myślisz, że tylko zwycięstwo się liczy? Tak, słyszałam, że tu się zgadzamy. Tak jest. Jeśli nie zwyciężymy, to cała ta walka i przelana krew będą na nic. A właśnie, to mi przypomina, że znalazłem pióro podczas ostatniej misji. Łowcy magów wierzą, że pochodzi od samej zamaskowanej pani. Sam nie jestem wyznawcą pani, ale czuję w nim ogromną ilość magii. Sprawdzę, czy zdołam się z nią połączyć. Zmagazynowanie tej mocy w Petrucycie dałoby potężne zaklęcie. Przy okazji, Sylasie, Leilani powiedział, że czeka na ciebie przy tronie. Przy tronie? Jakim tronie? A tutaj! Dobra, tam pójdziemy, ale to dopiero w kolejnym materiale. Tak samo też pogadałem po drodze z ludźmi. Ale... A, nie mogę z nią pogadać. O, nie, wróć, jednak mogę. Dobra, zobaczmy, czy jest coś nowego.
ruiny jest nowy temat. Ale nie to, ja na razie chcę zaklęcia. I poproszę tutaj o statyczne wyładowanie. I teraz tak, 1000 z tym, czy i bierzemy teraz manę, czy i to, czy może pójdziemy sobie do Ruko i podbijemy damage. Nie, myślę, że warto wziąć zaklęcie na najpierw. Okej. I oczywiście bierzemy też kolejny punkcik do many. I kolejny punkcik jest w naturze, ale do tego potrzebuję jeszcze tych dwóch zaklęć. Czyli gdzieś w lesie to pewnie znajdę. Będę miał wtedy 4 punkty many. Tu, o kurde, aż 3 punktów many wymaga na użycie. Ja pierdzielę. No, bynajmniej jeśli chodzi o użycie tego jako zaklęcie. No bo wiadomo, jeśli to jest ten... Jeśli ja to wykorzystam jako zabrane od przeciwnika, no to będzie wtedy darmowe. Tutaj dalej też 3 punkty. Okej, no to te zaklęcia muszą bić naprawdę spory damage. Skoro są aż tak kosztowne. Tutaj też 3 punkty many. Dobra. Okej, czyli zobaczmy, ile mi tych zasobów zostało. 664, no to... Tak, no tutaj nie pójdę w to dalej, dopóki dla niej nie będę miał więcej rekrutów. Czyli jeszcze jednego, zdaje się, muszę dla niej zrekrutować, ale to akurat nie ma problemu. Do tego czasu zdążę sobie pewnie i tego rekruta zgarnąć, i tutaj zgarnąć sobie też ten upgrade. Zobaczmy, tutaj jest Oberon. Udało się. No i ładnie. Obrażenie od wiatru plus 3. Plus 2 znaczy się. Jak będzie wyglądało ulepszenie tego stanowiska Jobs, to mnie trochę interesuje. Dobra, da się ogólnie z ludźmi pogadać, więc to zrobimy, ale jak mówiłem, to dopiero w kolejnym materiale. Zaczniemy sobie od Leilani i być może od Kary. Nie, dobra. Z Karą już przegadałem, co mogłem, więc dobra. Tutaj coś nowego, czy... Nie, to jest ciągle to samo. Chociaż, czekaj, może będzie coś więcej? Nie. Okej, no to ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Mage Seeker na tym kanale. Cześć!